Dzień dobry, witam Was na kolejnej babciowej metamorfozie. A dzisiaj metamorfoza zwykła i niezwykła. I to dosłownie. Dzisiaj razem z marką Eveline Cosmetics i biżuterią Verona zrobimy z babci pannę młodą. Ulę wystylizujemy do ślubu. Zostańcie z nami, bo dzisiaj będzie coś niesamowitego. Jest z nami Ula, ale o mało co by jej z nami nie było dzisiaj. Dzień dobry, Uleńko. Dzień dobry. Ula jest, słuchajcie, dziewczyną mazowiecką spod Garwolina i tak jak wam powiedziałam w zapowiedzi, mamy dzisiaj szczególną metamorfozę, bo będziemy dzisiaj stylizować babcię na pannę młodą. Zgadza się. Ula za kilka dni wychodzi za mąż. Bierze ślub. I trudno mi było jej nie wybrać spośród setek kwestionariuszy, jakie przyszły, bo apetyt na stylizację babci jako panny młodej był wielki. Ale, Ula, coś się wydarzyło. Rączkę złamałam. Kilka dni przed przyjazdem do nas. Tak. I pierwsza decyzja była jaka? Że pewnie nie dam rady. Tak. I z taką dramatyczną informacją zadzwoniła do mnie Julka, która powiedziała, rozmawiałam z Ulą, kaszana, Ula nie przyjedzie, ma złamaną rękę. No ja, słuchajcie, w szloch. Ale emocje opadły i... U mnie też. Postanowiłaś jednak tak, do nas przyjechać. Że przyjadę, że no muszę coś zrobić, że sobie dam radę. No właśnie. Dam sobie radę. To teraz wróćmy do tej kwestii, już pomińmy kwestię urazu rączki, a to zacznijmy od tego, dlaczego się w ogóle do nas zgłosiłaś. Bo ja rozumiem, że ty się nie spodziewałaś, że my cię będziemy ślubnie stylizować. No tylko, nie. Tak? Nie. Zgłosiłaś się dlaczego? Bo? No bo chciałam coś dla siebie zrobić. Zawsze się czułam taka szara myszka po prostu, gdzieś tam schowana za wszystkimi i tyle. No po prostu chciałam... Obsługująca wszystkich. Tak. A jest kogo obsługiwać, bo nie. Dzieci masz trójkę? Troje. Sześcioro. Ale w zasadzie właśnie, napisałaś tak. W kwestionariuszu, że masz dzieci sześcioro. Dlaczego ta liczba się podwoiła nagle u ciebie? No bo wszyscy są, mają swoje pary, są pożenieni po ten. No i ja te dzieci obok, to znaczy moich zięciów i moją synową uważam za swoje dzieci. Zawsze ich tak uważałam. To jest, a wiem również, bo Ula dzisiaj przyjechała też z powodu tej niedołężności z córką, która jej dzielnie pomaga tutaj w podróży i w przebierankach, że nie tylko Ula traktuje swoje synowe i zięcia jak swoje dzieci, ale one traktują ich jak nową czy też drugą mamę. I tu chciałam pokazać wam przykład, że daje się zbudować dobre relacje z nabytkami. Znaczy, wiesz co, ja jak to się robi, Ula? Nauczona chyba swoim życiem, które miałam wcześniej, tak? Że miałam kiepskie relacje z teściową i nie chciałabym taką być teściową dla swoich. Czyli jedziesz antyprzykładem, jak to się mówi. Czyli pamiętając, co było niefajnego w zachowaniach teściowej, te zachowania starasz się eliminować. Antyprzykład to jest też dobry sposób na budowanie relacji, ale poza tym antyprzykładem, to co jeszcze byś podkreśliła i tak przekazała, że jest ważne i pomocne w budowaniu tych relacji? Zrozumienie przede wszystkim, miłość do dzieciaków. To jest najważniejsze. Wiem, jak ja bym się chciała czuć na ich miejscu i nie umiem tak jakby być taką babcią czy mamą, która im narzuca czegoś. Wiem, że muszą życia swojego czyli dajesz swobodę. Uczyć. Tak. Dajesz prawo do popełniania błędów. Dajesz prawo do życia nie tak, jak ty byś żyła. Nie tak, jak się kiedyś żyło. Czyli akceptujesz to, że każdy ma prawo do budowania swojego własnego modelu rodziny.
Nasz czas już minął. Myśmy swoje rodziny zbudowały, a teraz dajmy szansę naszym dzieciom zbudować swoje. Ale powiedz, czy jesteś tak jak cała reszta tutaj widzów walniętą babcią na punkcie wnucząt? Oj tak. A jak się to walnięcie, powiedz mi, objawia, bo każda z nas ma inne objawy tego walnięcia. No, jak był pierwszy Jasio, no to wariowałam na temat tego, że ma się w ogóle urodzić. Chodzenie po sklepach, szukanie ubranek. Czyli ten czas przed. Rzeczy, tak. Teraz już może mniej jak przy tych dwóch. Nie było tego szaleństwa takiego, ale ogólnie jak jestem z nimi, no to babcia jest, przyjeżdża do domu ledwo żywa i brudna przede wszystkim. No i bardzo dobrze, bo dzieci i babcie dzielimy na brudne i na czyste i szczęśliwe, wiesz tak. To. Ja też jeszcze do swoich wnucząt zawsze w stroju roboczym. To chyba każda z was potwierdzi, że taki strój roboczy się podczas przewalanek na podłodze przyda. Oj, robimy wszystko. No właśnie, jak spędzasz czas z wnuczętami? Oj, bawimy się w przeróżne rzeczy. Ostatnio bawiliśmy się z Jasią w strażaka, on mnie ratował. A strażak sam? Tak. No strażak sam nie był do ratowania. Mój wnuk mnie ratował 1000 razy przynajmniej. Ja musiałam się nie wiem ile razy przewracać, on mnie zachował. Ja się musiałam topić. A ja musiałam się przewracać, on mnie ratował. No, czy to jest efekt zabawy w strażaka? Nie, ale... To jest efekt wieszania firanek, bo wiem. Tak, to jest efekt wieszania firanek, bo chciałam, żeby było jak najfajniej, najlepiej. Tak, no właśnie, no. Świetne. Świetny pomysł przed ślubem łazić po zwyskach, jak to mówiła moja babcia. No ale nic, mleko się rozlało. Damy radę. Słuchaj, to z tym nie ma co walczyć, po prostu będziemy to lubić. No i teraz tak, chciałaś zrobić coś dla siebie, zmienić się, ale wiesz, że u nas jest na ostro. Wiem. I oczywiście zadam ci pytanie, czy jesteś gotowa na wszystko? No jestem. To w takim razie. To w takim razie piąteczka i zaczynamy twoją metamorfozę. A wy bądźcie do samego końca, bo dzisiaj będą dwa wielkie wyjścia, z czego jedno ślubne. Babcia, panna młoda. Tego jeszcze u nas nie było. To co? Zaczynamy. No, zaczynamy. Napisałaś w swoim zgłoszeniu, że nosisz rozmiar 85F. 85F. Uważasz, że to jest dobry rozmiar? No, tak mi się wydaje. Mierzyłam to sobie tak według tych rozmiarów, co są w internecie, nie? Sama sobie kupowałaś ten psonosz? Czy ktoś ci doradzał? Nie, w internecie sprawdzałam, jak się mierzy psonosz i tak sobie kupowałam. Mhm. Wiesz co, tu nie jest tak najgorzej, jeżeli chodzi o rozmiar. Ja uważam, że tu będzie troszeczkę inna miska, troszeczkę będzie inaczej w obwodzie, ale tutaj jest największy problem, jaki miałam, to jest z rodzajem tego stanika, z jego konstrukcją, wiesz? Mhm. Trochę ze stanikiem jest jak z butami, że ten jakby model, cała budowa, konstrukcja tego stanika nie jest dla ciebie. Jest bardzo wysoki drut, tutaj aż, widzisz? Mhm. Masz go tak prawie wysoko, bo ty jesteś malutka, niziutka, pierś trochę jest większa. Ten bardzo wysoki drut powoduje to, że to cię wszystko spłaszcza. Tak samo tutaj jest, zobacz, bardzo taki wąski z tej strony znowu. I ta pierś, tu jeszcze ja ją tutaj znajdę daleko za fiszbiną, wiesz? Ale zobaczymy, będziemy mierzyć. Ja myślę, że tu będzie pod biustem przede wszystkim 80 i większa miska. Ale sprawdzimy. Ja myślę, że to będzie takie 80GGG. Poprzymierzamy różne modele i zobaczysz dopiero tą różnicę, która mówi o tym, że tak jak z butem, Adidas wygląda inaczej. Szpilka, kiedy zakładamy, jest inaczej. Ja bym chciała, żeby ta cała pierś była troszeczkę wyżej. A, żeby była podniesiona. Niżej w mózg. Tak, podniesiona. Nie tak bardzo spłaszczona, bo teraz ten stanik powoduje, że cała pierś jest tutaj ciągnięta bardzo w dół. A ty masz biust wysoko osadzony. Więc co, idziemy mierzyć? Idziemy. Zapraszam. I co, Uleńko, my jesteśmy już po zabiegu. Tak jak mówiłam, 80G zamiast 85F. Niby to jest mała różnica, ale kiedy zobaczyłam twoją minę, no to mówiła sama za siebie. Chcę ci powiedzieć, że tutaj mogłoby być i u ciebie 75GG, ale teraz przez to, że masz rękę niesprawną, jest ci się ciężko ubrać. Ja jako brafiterka też muszę wziąć pod uwagę okoliczności. To, że jest teraz ciepło, że teraz jest lato. Zapiłam cię na drugą haftkę z brzega, to znaczy, że mógł być troszeczkę ciaśniejszy. Później jak się spotkamy, bo będziesz sobie kupować, to 75GG będzie dla ciebie idealne. Teraz mamy 80G. Ale powiedz mi, co oznaczała twoja mina? No, że mam takie super piersi. Słuchaj, ogóle... jaką widzisz tu różnicę? Różnice, że są duże, że są podniesione, że nie widzę brzucha teraz i że w ogóle
Ja nie wiedziałam, że... Pierś jest podniesiona, tak. Troszeczkę podniesiona, to powoduje, że tutaj nam się nie spłaszcza i nam nie ciągnie w dół. Zobacz, jak nisko jest mostek, o ile niżej jest mostek, jak daleko i szeroka jest ta fierzbina i to wszystko nam okala całą pierś. Od razu jest szczuplej. W tej bluzce może tak nie widać jest tego, ale myślę, że jak się ubierzesz inaczej, to będzie takie 10 kilo mniej. Mega. W ogóle ja nie ma to jak specjalista, naprawdę jestem zachwycona. Bardzo się cieszę. Myślę, że ci będzie wygodnie, bo to jest taki wnosz, który ale ma ale ja czuję, fajną... że jest wygodnie. Od razu? Tak, czuję, za pierwszym razem? Naprawdę. No to ja się cieszę razem inaczej. Z tobą. No widzisz, mała super. Różnica, a tak. Jednak ogromna, prawda? No. To cieszę się. To co? No. Zostajesz już w staniku tak. Nowym. Tak, to jest piękne. Zapraszamy. Zapraszamy i cieszymy się bardzo. Jesteśmy w Królestwie Doroty. Stylizacja fryzury Uli rozpoczyna się od decyzji na temat koloru. Ja postanowiłam się w to nie mieszać, ale Julita i Dorota miały różne koncepcje i chyba zapomniały, że mamy dziś trudne zadanie, bo musimy zadbać o dwie stylizacje i dwie fryzury, codzienną i ślubną. I z taką pieśnią na ustach stawiam się na wezwanie moich dziewczyn. Musimy być ostrożne i wyważone, żeby fryzura była łatwa do upięcia, a kolor dotrwał do dnia ślubu. Moje cenne przypomnienie ochłodziło nieco szaleńcze zapędy stylistek i wreszcie zapadła decyzja. Mamy to! Kolor wybrany, a teraz tradycyjnie Dorota ocenia stan włosów i skóry głowy naszej panny młodej. Ula ma piękne, naturalnie kręcone włosy, miękkie i delikatne. Niestety wielokrotne farbowanie dało się im we znaki i na pewno trzeba ściąć przesuszone i łamliwe końcówki. Dorota postanowiła zrobić wszystko, aby wydobyć piękno loków Uli i zrobić z nich wręcz jej wizytówkę pięknej babci, zarówno na co dzień, jak i na wielki dzień ślubu. Skóra głowy wymaga większej troskliwości i koniecznie powinna być regularnie peelingowana. Ula nie słyszała o takim zabiegu i chętnie go wprowadzi w rutynę pielęgnacji włosów. Dorota poleca peeling trychologiczny i szampon enzymatyczny serii My Life, My Hair, bogatej w peptydy i składniki odżywcze. Ważnym składnikiem tej serii są probiotyki dbające o mikrobiom skóry, co pozwala uniknąć łupieżu i złuszczania skóry. Pielęgnacja tą serią to jednak zadanie domowe Uli, bo przed koloryzacją nie powinno się robić takiego zabiegu. Dziś więc w ruch idzie szampon naprawczy i odżywka nawilżająca włosy z serii Organic Gold. Burza loków nadchodzi i będzie przepięknie. Włosy gotowe, więc pora przejść do pracowni malarskiej, czyli Królestwa Julity. Skóra twarzy Uli ma szarawy koloryt i wymaga odżywienia oraz rozświetlenia. Najbardziej trzeba zadbać o skórę wokół oczu. Aby ją rozjaśnić, Julita używa żelu w kulce, 3 razy hialuron z retinolem oraz na całą twarz serum z witaminą C. Pod makijaż Julita aplikuje krem rozjaśniający Beauty and Glow, który pomoże w rozświetleniu kolorytu skóry. Prace malarskie są w pełnym rozkwicie. Podkład, puder, konturowanie, podkreślenie oczu, kredka do brwi i maskara na rzęsy. I mamy prawie skończone dzieło. Prawie jednak robi wielką różnicę.
Do całkowitego ukończenia makijażu konieczne jest dodanie odrobiny młodości i panieńskiego rumieńca. Niegdyś babcie uczyły, aby użyć buraczka albo szczypać policzki, ale dziś mamy paletę wspaniałych różów marki Eveline Cosmetics w bardzo wielu kolorach. Głównym zadaniem różu jest rozjaśnienie, ożywienie i rozpromienienie nawet bardzo zmęczonej skóry. Co więcej, odpowiednio zaaplikowany produkt jest w stanie skorygować kształt twarzy. Pamiętajmy jednak, że róż powinien współgrać nie tylko z odcieniem skóry, ale także z kolorem pomadki. Zastanawiacie się pewnie, jak ten róż nakładać. Pod żadnym pozorem nie trzymamy się zasady, która mówi, aby uśmiechnąć się, a następnie nałożyć róż na szczyty policzków. To stara metoda, która dawno temu odeszła w niepamięć. Róż nakładamy wzdłuż linii kości policzkowych. Efekt, na którym nam zależy, to lekko zaróżowiona, muśnięta kolorem cera. Ula jest gotowa do wizyty w garderobie i ulubionych przez uczestniczki przebieranek. Zatem do zobaczenia na wielkim finale. Witam Was serdecznie w mojej garderobie. Dzisiejsza bohaterka Urszula, piękna, słoneczna wiosna. Spójrzcie na ramy. Kolory ciepłe, słoneczne, oczywiście czerwień, pomarańcz, kwiaty, mięta, beżyk. Dla wiosny idealny zestaw, idealna kompozycja do tworzenia zestawów. Kiedy zobaczyłam zdjęcie Urszuli, oczywiście pierwsza myśl to smutno. Podobnie dzisiaj, kiedy u nas się pojawiła, wyglądała smutno, a głównie to wynika z złego doboru kolorów. Bo spójrzcie na ramę obok, która jest bardzo chłodna, ciemna i zobaczcie, jak te kolory niewdzięcznie wpływają na urodę Urszuli. Także Urszula od dzisiaj wie: ciepło, miękko, słonecznie i jasno. Najważniejsze jest, żeby było jasno, bo wiosna jest jasna i warto o to zadbać. To tyle w temacie kolorystyki. Kwestia sylwetki. Sylwetka prosta, wzrost nieduży, ale to nie jest przecież problem. Burza loków, więc te loki też swoje robią, dodają wzrostu. Sylwetka uniwersalna, no może to jest wiele powiedziane. Kiedy ja zobaczyłam Urszulę, druga myśl zaraz za kolorami, to był styl boho. Bardzo dziewczęcy, świeży, uniwersalny, plastyczny i dodatkowo wygodny. Bo przecież o wygodę też tutaj chodzi. Pamiętajcie, wygodnie może być też ślicznie, pięknie, kobieco. I spójrzcie, co ja tutaj mam dla Urszuli. Suknie długie nie są, w tym przypadku nie są groźne dla niedużego wzrostu, gdyż jedna płaszczyzna koloru pięknie wyciąga sylwetkę. Czerwień, mięta, buty dla stylu boho. Bardzo dobrą opcją są zamszowe buty, kapelusz, pasek. Zobaczycie, co my z tego wyczarujemy. Ale to tylko połowa dzisiejszej niespodzianki dla Was i dla Urszuli, bo jak wiecie, Urszula jest panną młodą już za chwilę, więc dodatkowo jako bonus otrzyma Urszula od nas, ale także i Wy, stylizację ślubną, która myślę, że też dla Was będzie zaskoczeniem i niespodzianką. Zapraszam Was serdecznie, bo Urszula już przybiera nogami. I oczywiście wielki finał. Ale dzisiaj właściwie to jest niewielki finał, prawda? Niewielki. Niewielki jest dzisiaj. Ten jest niewielki. A, będzie większy. Blondynka. Mówię. Zostaw. Nie szowinizuj. Nie. Absolutnie. To jest wielki finał, który dzisiaj jest niewielki. Ale będzie bardzo wzruszający, gdyż to, co się porobiło po przemianie z Ulą, nas wtrąciło w przepaść zaskoczenia. Ja mam ciary już jakieś pół godziny, od kiedy Ula tak jest wystarczająca. Ale oprócz tego, że masz ciary, to chodzisz i się nią zachwycasz. Tak, uwielbiam to. Oprócz nas Uli jeszcze nikt nie widział. Ula siebie też, w związku z tym nic innego nie pozostaje, jak poprosić nam Ulę, babcię, przyszłą pannę młodą, na plan w wydaniu
codziennym. Uleńko, zapraszamy Cię na plan. Jeszcze się nie zobaczysz. A ja się zachwycam dalej. Ja jestem już cała po prostu, słuchaj, z zachwytu oniemiała. Jak twoje samopoczucie przed wielkim, niewielkim finałem? No super, ale się denerwuję. Denerwujesz się, tak? Tak. A te nasze zachwyty cię mnie niepokoją troszeczkę? Uspokajają. Uspokajają. Dobra. Ja przed osłonięciem Uli tylko powiem, że włosy są zachowane na okoliczność ślubu. Ale nadal myślę, że będą dla Uli zaskoczeniem. Uwaga, mój występ wokalny. Przeżyjmy to jeszcze raz. Tam, 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 tam. Nie, teraz powinno być tam, 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 tam. Jakaś reakcja, coś? No. Jakieś emocje, coś? Emocje. Tego, co ci się podoba? Jak w tej odsłonie? Ale jak masz się ciary? Sobie masz ciary? Dobrze. Mam ciary. No i co powiesz? No nie wyglądam jak babcia. No przykro. Brawo. Mi. No przykro mi. Co jest dla ciebie największym zaskoczeniem, powiedz? To ubranie. Ubranie? Przepraszam. Ale czy miałaś kiedyś taką odsłonę swoją w takiej sukience w stylu boho? Kiedyś próbowałaś? Nie. Nie? Nie. Nie. Bo ty tak naprawdę, jakbyś określiła swój poprzedni styl, to jaki on był? Nijaki. No. Twój styl to był brak stylu. Tak? Nijaki. Nijaki. A teraz Julita, tada, powie ci, na co masz zwrócić uwagę, stylizując się nawet na co dzień. Proszę bardzo, pani stylistko, pani jedzie. Jak ja już wspominałam wcześniej, jak tylko ciebie zobaczyłam, od razu gdzieś mi ten styl boho, po prostu mi, słyszałam tam głosy takie wewnętrzne. I ja proponuję tobie, abyś ten styl kontynuowała, abyś zagłębiła się w ten temat, bo to jest naprawdę dla ciebie idealna opcja z tymi włosami. Zobacz. A włosy to w ogóle. Mega. Właśnie, a jakbyśmy zdjęły... Właśnie, a jak się podobasz sobie w opcji kapelusza w ogóle? Też super. Prawda? Prawda? No. Nie jest wcale pretensjonalnie, pasuje jak ulał i nie jest tak, że się po prostu ustroiła kapelusikiem, tylko on jest elementem w ogóle stylu, prawda? A jakbyśmy go teraz zdejmnęły i żebyś zobaczyła styl związywania włosów. Z czym ty przyjechałaś, powiedz? Z kucykiem. Tak. Z kucykiem pod tytułem wpakowałam w gumkę recepturkę, bo się spieszyłam. Zobacz, czy to jest kłopot, żeby sobie w ten sposób, nawet na co dzień spinać włosy, a nie tak byle jak? Powiem ci tak, nie umiałam ogarnąć swoich włosów kręconych, a jest co wydobyć. Tak, jest w nich potencjał, prawda? Mhm. Tylko trzeba wiedzieć właśnie te kruczki, które myślę, że Dorota ci przekazała. Są pianki, są fajne teraz lokówki niepalące włosów, są płyny do skręcające włosy. Ja uważam, że te twoje włosy powinny być swoim logo. No. Tak, zobacz. Tak. A jeszcze dodatkowy taki tutaj dodatkowa zmiana na plus to jest to, że delikatnie ocieplony jest odcień włosów. Tak. Tamten był za jasny trochę i za chłodny, przez co ta szarość w twojej buzi taka była podkreślana. No, ja wrócę do kapelusza. Tak, właśnie. Jest niesamowity. A. Czyli styl boho to znaczy taki trochę, powiedziałabym, nonszalancki, czerpiący z kultury folkowej, ale na pewno pełen kwiatów, pełen kobiecości i pełen kolorów, które są kolorami ziemi, kolorami natury. No bo zobacz, tak. Jesteś cała w kolorach. Też zauważmy, przy mocniejszej sylwetce na górze, bo jest mocniejsza niż ramiona. W bioderkach, ramiona, no. Zauważ, że ten kardigan, który masz na sobie, też bardzo fajny, pleciony, tutaj wprowadza taką pionową linię, która świetnie wysmukla. I nie potrzeba tutaj nic chować czarnymi kolorami, bo te czarne wcale nic nie robią dobrego. Nie trzeba nic chować. Wystarczy po prostu pomyśleć
inteligentnie do tego podejść, jak już znasz swoją sylwetkę i kolory, to na środek troszkę koloru, zobacz, nawet te wzory pięknie ciebie wyciągają i ten kardigan długi. Zauważcie też, że przy niskim wzroście, zaraz podejdziemy do butów, przy niskim wzroście te długości maxi świetnie się prezentują. Bo to jest mit, że tak. Niskie osoby, mało tego, w jakiej spódnicy przyjechałaś? Co masz zapamiętać na zawsze? Że ma w niej nie chodzić. I czyli ta długość taka, niewdzięczna długość. Dla większości sylwetek to jest taka przed kolano, do połowy uda. Przed kolano to sobie można pozwolić tak, wiesz, mniej więcej do 8 klasy szkoły podstawowej, ja myślę. Tak. Oczywiście, noście dziewczyny co chcecie. Kto się w tym dobrze czuje, bo zaraz będą komentarze. Mhm. To są takie wskazówki, które spowodują, że będziemy milsze dla oczu otoczenia. Tak. A jeżeli na tej opinii nam zależy i chcemy mieć taki spokój ducha, że tam ktoś nas niepochlebnie skomentuje, to ta długość do kolan jest najbezpieczniejsza. Ale zauważcie tutaj, długość maxi również jest świetna i dodatkowo, jeszcze tutaj pokażemy buty zamszowe, zauważcie, łydka niekoniecznie jest taka szczuplutka, jest po prostu do łydka, reszty sylwetki tak. Łydka jest taka dosyć, powiedziałabym, masywna. Tak, ale ta szersza cholewka na dole powoduje, że ta łydka się wydaje taka drobniutka. Gdyby to była taka przylegająca cholewka do łydki, to to by niekoniecznie w szczupło wyglądało, ale w momencie, kiedy jest szersza, to ta pęcinka, jak ja to uwielbiam mówić, ta pęcinka jest taka drobniutka. No to teraz cóż, ja jestem taka mało zekscytmentowana, no bo nas czeka przecież ten strój twój ślubny, ale powiedz mi, gdybyś chciała tak cały Garwolin zaskoczyć, czy to nawet nie jest kreacja, w której mogłabyś pójść do ślubu? No jest pięknie. Prawda? No. Kto powiedział, że to musi być zwiewnie, biało, z trenami? Wcale nie musi, może coś mamy na tę okoliczność. Ale my tutaj czegoś jeszcze nie mamy. Ach. Czego my tu jeszcze nie mamy? No bo tak, makijaż kosmetykami marki Eveline, piękny, zrobiony, delikatny. Natomiast jeszcze brakuje tutaj jakiejś ekstrawagancji bohoskiej na szyi. Czyli co? 3-4? Verona na plan. Zalśniło, zabłyszczało. Verona i jej piękna biżuteria wjechała na stół, a teraz Ula, masz takie zadanie. Zobacz te przykłady bardzo pięknego wzornictwa marki Verona i wybierz sobie taki, który ty byś do tego stylu boho już po dzisiejszym dniu nauk przedmałżeńskich bądź to bądź założyła. Wszystkie są piękne. No właśnie. Ale jeżeli jestem ciepła, tak? Ciepła jesteś jak, słuchaj, ten piec kaflowy. No to złote. Złote, brawo. I myślę, że listki? Delikatne. Listki? Listki, to jedziemy. Kolczyki jedziemy, proszę. Kolczyki i łańcuszek. Tak? Tak. No to teraz Julka cię w to ubierze i zobaczysz, jak z tym wykończeniem można błyszczeć jeszcze bardziej, Jula, w twoje ręce. Zaraz wracamy. Ta-dam! Proszę, co my tu mamy? Dodatek roślinny. Liście oplotły cudną twarz, szyję i dekolt naszej babci Uli. A babcia Ula niech się teraz zobaczy. No i jak? No to dla mnie. No to dla ciebie, no. Pięknie. A pokaż do kamery jeszcze siebie całą. Ślicznie. Co? Idealnie. To już jest takie, wiesz, bez tego to jest takie nawet na co dzień do pracy, jak już wrócisz po tej rączce. A z tym to jest takie pod tytułem na każdą rodzinną imprezę, prawda? Ewentualnie można pomyśleć o ślubie, nie? O! Czy ty naprawdę rozpatrujesz w takim stylu boho pójście do ślubu? Ciekawe, będą co wy na to. Pisać w gazetach. Ciekawe, powiedzcie, co wy na to. Co wy na to? Czy Ula, jako dojrzała panna młoda, mogłaby wyjść z konwenansu sukni, która nam się kojarzy ze ślubem starszej pani i pójść do ślubu w ten sposób? Piszcie koniecznie w komentarzach. Jestem ciekawa waszego zdania, a swojego nie powiem. Najważniejsze, że Ula jest skłonna tak wyjść. Jest dobrze. Pięknie. Uleńko, teraz cię czeka jeszcze kilka chwil. Pierwsza chwila to są upominki od naszych sponsorów, dzięki którym w ogóle mogliśmy zrobić te metamorfozy. Po pierwsze, to są
kosmetyki marki Eveline, które otrzymasz w prezencie i będziesz mogła na co dzień się pięknić nimi. Bo kiedy powinnyśmy skończyć wychodzić bez make-upu na ulicę? W 8 klasie. W 8 klasie, to jest ostatni moment. Ale chłonie wiedzę, chłonie. I do tego jeszcze jest voucher na 200 zł na zakupy na stronie www.eveline.pl w sklepie internetowym na kosmetyki pielęgnacyjne, które też ci powiedziała Julita, jak kupować. A tutaj masz, jak wszystkie nasze uczestniczki, piękne perły, prawdziwe. Pod spodem jest certyfikat ich prawdziwości. Prawdziwe perły, które, słuchaj, niech cię zdobią i niech ci służą. Piękne. W dzień ślubu, od święta i każdego dnia. Super, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No i teraz twoje 5 minut przysłowiowe. Co byś chciała nam, widzom, komukolwiek powiedzieć, bo córka cię jeszcze nie widziała, czeka zamknięta w garderobie. Chciałam podziękować. Jestem zachwycona atmosferą tutaj, zachwycona wami przede wszystkim. Myślałam, że będzie jakoś tak, no, filmowo, sztywno, a jest super. Jest super od samego rana. Nawet jadłyśmy gołąbki, prawda? A ty jadłaś ozorki. Ja jadłam ozorki, bo uwielbiam. Było tak. Po domowemu. To jest pierwsza metamorfoza w nowym studio, ale jeszcze nie w nowej aranżacji. Aranżacja stara, studio nowe i Ula też nowa. Uleńko, my teraz poprosimy twoją córkę, która z zawiązanymi oczami wejdzie na plan i zobaczymy jej reakcję, bo mamy nadzieję, że będzie zaskoczona. Że będzie mamę. Miała takie ciary, jak ja mam cały czas. Będę miała gorączkę. A my się z wami nie żegnamy, bo przecież dzisiaj jest drugi wielki finał z gośćmi na ślubie. Zostańcie z nami, bo drugi finał nas czeka. Z powodu kontuzji ręki Uli dzielnie towarzyszyła jej córka Joasia. Tym razem ze względu na stan Asi bardzo ostrożnie porcjowałyśmy szok metamorficzny i prezentowałyśmy córce nową mamę już w fazie przygotowań. Ale zobaczymy, jak zareaguje Asia na nową odsłonę Uli. No, powiem ci, że ładnie, ładnie. Taka powiedziałabym, że rodeo zrobię. Nie, ładnie, mamuś, bardzo ładnie. Nie będę dziewczyna jesteś. No. Ładnie. Wiosna. Bardzo ładnie. Teraz muszę powiedzieć, że prawie jak bliźniaczki. Ładnie, tak? Podoba mi się. Tak, tak, tak. Moja młoda mamusia. O, kapelusz. Ładnie, ładnie. Podoba mi się te kwiaty w tobie, wiesz? Te kwiaty, te skrzyneczka, takie tuszki. A włosy? I włoskie, no to też. Wygląd musi być elegancko, ładny. Pięknie, bardzo. Nie? Jesteśmy normalnie zachwycone obie. Może tego tak nie widać mocno, ale jest taka... Oj, tu. Serduchu. Naprawdę. Ładnie. Jest pięknie. Słuchajcie, no i to jest finał finałów de finalissimo. Nadejszła wiekopomna chwila, że nasza babcia, jedyna w tych metamorfozach, stała się babcią młodą. Ubrałyśmy ją, wystylizowałyśmy, a teraz rusza do swojego odbicia. No i co, proszę pani, do kamery się proszę odwrócić. Jest pięknie. No i jak jest? Jest pięknie. I co? Która sukienka wygrała? O Jezu. No jak ci się podoba? Bardzo. Mów. Ciepło, pięknie. Tak wiosennie, tak jak mówiłyście. No to cóż. No. Mam nadzieję, że to się spodoba też twojemu narzeczonemu Krzysiowi. To wszystko się wydarzyło dzięki marce Eveline i biżuterii Verona. I Ula, nam pozostaje tylko, jak widzisz, masz tutaj zacnie wyglądające druchny w dużej ilości. Nam pozostaje tylko złożyć ci życzenia. A wam przekazać, że mąż Uli tego
nie widział i zobaczy dopiero na ślubie. Tak. Tak? A ja sprawdzę na zdjęciach, czy Ula założyła tę sukienkę. Ale jesteś naprawdę gotowa pójść w tej sukience do ślubu? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem, no ale jest śliczna. No Ula, decyzja należy do ciebie. Jest na pewno zachowany twój styl, zachowana ta dziewczęcość, zachowana ta kraina boho, do której cię dzisiaj zaprosiłyśmy. No i teraz musisz podjąć decyzję, na co się zdecydujesz. Natomiast jedno, o co cię powiem, to nie pytaj o to narzeczonego. To na pewno. Znaczy on mojej sukienki tej drugiej też nie widział. Czyli jedno i drugie będzie zaskoczeniem. Tak. No to co, my składamy Uli życzenia. Uleńko, wszystkiego najlepszego, dziewczyny po kolei, ściskamy. Ściskamy Ulę. Przepięknie. Dziękuję. To dzięki wam. Ja trzymam kciuki za tę kreację. I wszystkiego dobrego. I oczywiście trzymamy kciuki za to, żebyście żyli długo i szczęśliwie bez względu na kreację. Tak. I żebyście się również znakomicie czuli bez żadnych kreacji. Dobrze to wszystkim. To sobie za tydzień będziemy. To stań między nami, a my w tym ślubnym nastroju żegnamy się z wami do kolejnej metamorfozy, a ja tak w ramach podskryptum chciałabym serdecznie podziękować babciom, które były na wycieczce w Szkocji u babci Basi za ten kapelusz. Mam nadzieję, że odegrał dzisiaj godną rolę. Do zobaczenia na kolejnej metamorfozie! I jeszcze raz gorzko, 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 gorzko! Uli bardzo podobała się zaproponowana stylizacja ślubna, ale nie była przekonana, czy pójdzie w niej do ołtarza, czy przebierze się na weselne tańce, hulanki i swawole. Przygotowałyśmy więc jeszcze jedną propozycję dla Uli na uroczystość w kościele. Piszcie, która stylizacja przypadła wam bardziej do gustu. No i oczywiście życzymy Uli i wybrankowi samych dobroci na nowej drodze życia. Nie wiem, czy przyzwyczaję. Tyle nowości. Do kamery! Jeszcze nam kamerę zmienił. Słyszysz? Tak? Do kamery. Do kamery. Kamery. Tamtej kamery. Teraz tu wszystko jest po tamtej nowe. Malutkiej, mi tak szkoda, tak od razu mam takie poczucie, mam taką ochotę, no chodź. Przytulić się. Ty, kici, kici, kici. Toś. A nie masz tak? No ty taka biedna tam stoisz, taka. Jeszcze tak daleko. Chodź tu bliżej. Słuchaj, my w tym nowym studiu musimy się ogarnąć po nowemu, bo na razie słabo. To rzeczywiście taka jest jakaś kurduplowata. No, taka. Siku mi się chce, la 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 la, siku mi się chce, ta la 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 la, siku mi się chce. To stań przodem, a nie bokiem. Wyglądasz jak syrenka na emeryturze. Rozumiem,